No cieknie od cholery. Nie, no to trzeba wymienić. Ale... Tu zrobimy dziurę? Miało być inaczej. Miało być inaczej, a wyszło jak zawsze. Tak. No ciężko z tym autostopem. Trochę pajęczyny we włosach i kilka ukąszeń komara. No i tak kurwa moje buty wyglądają. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Ja. No tak. Dzień dobry. Dojechaliśmy do Polski. Generalnie nie lubimy przyjeżdżać do Polski i może kiedyś poopowiadam dlaczego, ale bardzo lubimy przyjeżdżać tu. Słuchajcie, przyjeżdżamy tu jak do swojej babci i dziadka, tak nawet więcej, do babci i dziadka, których nie mieliśmy. Oboje nie mieliśmy za bardzo szczęścia. Ja mogę więcej powiedzieć o swojej rodzinie. Miałam i babcię, i dziadka z jednej i z drugiej strony, ale jakoś tak no, nie udało się. To nie były ciepłe osoby, wiecie. A tutaj przyjeżdżamy jak do takiej przyszywanej babci i dziadka, którzy cieszą się, że nas widzą, witają z otwartymi rękami. To jest po prostu niesamowite, wiecie? To po prostu jest piękne. Piękne. I uwielbiamy tu przyjeżdżać. Rozbiliśmy się, jak widzicie, tutaj za domem. Teraz słońce świeci w drugą stronę, tak więc potem pokażemy więcej. I tutaj nasz złomek będzie przechodził pierwszy etap metamorfozy. No cieknie od cholery. Może to odkręcali w sumie. Nie wiem, czy tutaj mi się olej sączy. Nie powinien. Plan jest taki, żeby jedno koło było na przodzie samochodu, a jedno koło mamy tam zamontowane pod spodem. Musimy zrobić na zawiasie. Tak, trzeba kupić te zawiasy, to no, są w budzie, tylko może większe. No to nie ma problemu, bo to jest. Tak. Tylko, że podnieść to też musi być na zawiasie. Tylko podnieść to trochę do góry. Wiem, ale to musi też być. To znaczy? Czemu? No, musimy to. Będziesz trzeba otworzyć maskę. Ale wiesz co, tutaj mamy coś, co możemy się pozbyć i pomóc mu. I otworzysz? No, no ja to właśnie myślałem, żeby go w ogóle wyjebać. Tak, to trzeba wyrzucić. I skosiatkę wrzucić. Trzeba wyrzucić. No. Trzeba wyrzucić. No to, tak, to ci jest do niczego niepotrzebne. Ja lampy już siedzą na swoich uchwytach, to jest do niczego niepotrzebne. Tak, nie, tylko siatkę. Całkowicie wyrzucić i pomożesz mu, bo otworzysz mu po prostu. No. Ten element jest do wyrzucenia. Bo to ci jest do niczego niepotrzebne. Jeśli chcesz, no można by go zapalić i powycinać mu więcej otworu. No. To można tylko siatkę wrzucić tutaj sypki. I popatrz ile masz teraz zostaje z No tak, tylko że to jest oryginalny plastik. Ja ten cały środek wyciąłem, nie? Nie wiem. A tamten środek to rozejść się tego powietrza. Droga rzecz, chłodnica. To trzeba to wyczyścić. Tu tłumaczę, że nasz złomek grzał się często jak jechaliśmy pod górę. I jedną z przyczyn może być to, że po prostu bardzo mało powietrza jakby dostawało się do środka, żeby go chłodzić. Więc teraz padł pomysł, żeby ten plastik usunąć i w całą tą dziurę tam dać siatkę. Ciekawe, ile nowa kosztuje. Nowa jako ten kondenser nie będzie więcej niż 300 zł kosztował. Nie, no to trzeba wymienić. Ale musisz też usunąć gaz, potem nabić gaz. No to się nabije. No trudno. Klima, nowy gaz, czyli będzie znaczy klimę i tak muszę robić. Wiesz co? No to jak tak, to już od razu bo to spuszczasz gaz tutaj od razu. No, nie, no to trzeba zrobić. Czyli nowy kondenser, też podstawą, to jest ten nowy kondenser. I pod spodem też ona jest, widzisz, tutaj jest, patrz ile ma syfu, ona jest zabita. O. Widzisz? No to trzeba to wyjebać, trzeba to rozebrać. To jest... Jak masz czas. No to się tutaj się to uda tam załatwić. To nie jest dużo, bo to wiesz, odkręcasz tylko to, tak, tą. I wychodzi. Zobacz, co możemy sobie zobaczyć. Matko moja, tu jest jakiś prześwit, ale tu to po prostu... No i nic dziwnego, że to nie chciało chłodzić. Tak, już wszystko. Widzicie, ona jest 30% w 40%. A dzisiaj jadę spotkać się z moją koleżanką, z którą się znamy tyle lat po prostu. No i jak się domyślacie, jestem na przystanku. Sprawdziłam sobie tutaj rozkład jazdy, bo nasz złomek jest cały rozgrzewany, tak więc pal 6. Zresztą chłopaki są zajęci swoimi męskimi zadaniami, a ja jadę na babskie pogaduszki. Przyjechałam tutaj przed 12, tak więc ten autobus 12:08 powinien być. To on nie przyjechał i jest teraz 12:20, to mam nadzieję, że ten przyjedzie. Firma Marcel, nie polecam. Czekam i nie ma. Nie wiem, zaraz autostop zacznę łapać. No ciężko z tym autostopem. Kurczę. Tak więc w Polsce nie polecam. Dobra, macha, może mi to ktoś stanie. A jak nie, to może przyjedzie ten autobus. Zobaczę. Co będzie pierwszy? Dzień dobry. Do Brzozowa albo gdziekolwiek w tym kierunku. Dobrze, bo nie przyjechał autobus mi. Ojejku. To ja tu, dobra. Dziękuję pięknie. To nie ma za co. Nie przyjechał ten autobus, już stoję pół godziny. Nie wiem, czy następny przyjedzie i kiedy przyjedzie. A bo to z tymi autobusami. No właśnie, jakieś takie. No zarąbisty gościu mi się trafił po prostu. Trzeba zabierać autostopowiczów. Wiecie, jak to fajnie można sobie pogadać? O wszystkim żeśmy pogadali. Oczywiście nie mogłam nagrywać, ale po drodze żeśmy się zatrzymali, bo pan rozwozi paczki do paczkomatów i mogłam zobaczyć, jak to wygląda z tej drugiej strony. Wiecie, jak fajnie? Ja to lubię poglądać, po prostu zobaczyć życie, tak? Jak wygląda czyjaś praca od zaplecza. Nagrywać nie mogłam, bo to jest... gościu by stracił pracę, tak więc nie, ale fajnie. Cieszę się, nawet cieszę się teraz, że nie przyjechał ten autobus, bus czy cokolwiek tam miało przyjechać. Zabierajcie autostopowiczów. No ciekawa jestem, czy ktoś rozpozna, jakie to miasteczko. No dobrze, doszłam do dworca autobusowego, no to tak szumnie brzmi dworzec, tu w tym malutkiej miejscowości. I moja koleżanka już pisała do mnie, że dojechała, więc gdzieś tutaj na mnie czeka. No jest! Jest! A kochana! Moja... Matko Boże, moja. Wypatrywałam Cię z każdej strony. Tak. Dobrze, ściskanie. Relacja na Insta, czy na co? Tak, tak, my się tak witamy. Naprawdę, zawsze, nie, że do filmu po prostu. Tak, dlatego prawda. Niedźwiedź, ja nie mogę razem z niedźwiedziem, bo on jest zazdrosny. Patrzy, co się dzieje. Byłyśmy na pizzy. Nie pokażę, jak jadłyśmy, bo to nie jest ważne, ale przyszłyśmy do toalety. Jak przesiłki wchodzą razem i uwaga, ja wchodzę teraz. Uwaga, wchodzę. Widzicie? Spróbujcie wejść teraz do tej toalety. Po prostu nie wiem, mam pojęcia, kto tutaj zrobił, tak? Patrz, tu. Tak. Zobacz. Nie no, muszę zepchnąć koleżankę, żeby otworzyć drzwi. No saga jakaś po prostu. Skończyłyśmy gadać, ale nie powiemy o czym. No nie? Było fantastycznie. To po prostu jest bezcenne. Poprosiłam niedźwiedzia, żeby przyjechał pożyczonym rumakiem po mnie i trochę nie mogliśmy się znaleźć, ale... coś ma być, jakiś jarmark czy coś, ale dzisiaj o 20 coś ma być, bo ktoś mówił. Proszę. My niestety nie będziemy oglądać. Chłodnica i wszystkie potrzebne elementy kosztowały około 2000 zł. Dobra, też może założymy. Ja z dwóch u siebie mam ok. Nie są dobrze. Jak zwykle muszą być jakieś komplikacje. Powiem ci, ja za wymianę chłodnicy tam mam cię, biorę jakieś 6-8 dych. I schodzi mi to kurwa godzinę. Godzinę, a tutaj cały dzień. No bo jest więcej odkręcania. Aha. Więcej jest, wiesz, pierdolenia tu, tam. Tu nie ma tak dużo, ale... Ale zawsze coś jest nie tak, że, że utrudnia. Duże, większe. Tyle. Dobra, to mamy... O, to z takimi nowymi płucami to będzie śmigał nasz złomek. Ale się teraz wkurzyłam, słuchajcie, bo my w tych pudełkach przechowywaliśmy, takie mamy 3 pudełka, przechowywaliśmy rzeczy, które nie są potrzebne na co dzień i ja sobie tutaj włożyłam moje i niedźwiedzia buty do tańca. No i tak kurwa moje buty wyglądają, po prostu całe spleśniały. Wszystko to jest mokre, po prostu się okazuje, że to pudełko, ja wam zaraz tu pokażę, jak wyglądają moje buty. Zobaczcie. I wiecie co, to nie są tanie buty. Są kurwa cholernie drogie buty. Patrzcie, aż rośnie grzyb. I wiecie, to jest... My nie wiemy, co się stało, bo to jest pudełko, które jest wodoodporne. I to... Jakby... Nie wiem, jakby taka wilgoć w środku, nie? No i będę reanimować te moje buty, słuchajcie. Te, które... Jakby miałam najnowsze, takie no po prostu najnowsze. Na szczęście są najmniej zniszczone. Ten jeden to prawie wcale. A ten drugi, no to on tak trochę. Ale to się na pewno udało odratować. Nie wiem jak z tymi butami. No po prostu nie mam wyjścia, wypiorę i zobaczę. No wiecie, najgorzej, że to jest zamszowe buty, prawdziwy zamsz i pod spodem też jest z takiego grubego zamszu podeszwa, więc to wszystko słów mi brak, nie wiem, po prostu masakra. A jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego ja zapakowałam buty do tańca, to ja tańczę tango. Uczę się tego tango, bo to jest bardzo skomplikowane i uczę się już od jakiegoś czasu. I w naszym planie pierwotnie mieliśmy jechać do Ameryki Południowej, no to Ameryka Południowa, Argentyna, to pomyślałam, że jak pojedziemy, no to gdzie lepiej uczyć się tango argentyńskie, jak nie w Argentynie. Więc miałam w planie, że tam pochodzę trochę na lekcje. No i dlatego zapakowałam te buty do tańca. No, a że żeśmy tam nie pojechali. Jeden raz tańczyłam tango tylko przez ten cały czas, jak byliśmy w Gruzji. To tam udało mi się parę razy pójść na milonga w Tbilisi. No i tyle. I leżały te buty od tamtej pory, kurczę, w tym pudełku. Ale historia, słuchajcie, stwierdziłam, że rozejrzę się, czy w okolicy nie ma gdzieś tango, no i oczywiście jest tutaj niedaleko, w Rzeszowie, więc poprosiłam, czy mogę pożyczyć samochód, pożyczyłam samochód i ręce mi się trzęsą. I no, wyszykowała się ja i po prostu tego niedźwiedź nie chciał, bo to po prostu nie jego bajka, tak jak... Narty okazały się niekoniecznie dla mnie taki taniec, on bardzo próbował i był dzielny, ale okazało się, że to niekoniecznie jest dla niego stworzone. I zastanawiałam się tu, czy przyjechać, czy nie, bo wiecie jak to jest, na tańce jednak fajnie jest z kimś jechać, kogoś znasz, nawet nie do pary, ale po prostu żeby znać ludzi, a jak przyjeżdżasz sama i nikogo nie znasz, to jest tak trochę nieswojo, nie? Ludzie się wszyscy znają, tańczą ze sobą. Tango nie jest w ogóle łatwe, tak więc to no, jeszcze tym bardziej jest trudno. Więc z takim, wiecie, sercem na ramieniu i bijącym sercem wchodzę do sali i nagle jakaś kobieta leci do mnie, wita mnie, po prostu rzuca mi się na szyję, ja nie wiem o co chodzi. I ona mówi, ale my się znamy z Anglii i faktycznie, słuchajcie, wtedy jak ona mi powiedziała, to poznałam ją. Po prostu my chodziłyśmy na lekcję tango w Anglii. No wyobrażacie sobie? I ona wróciła potem do Polski, jak jeszcze ja dalej tam byłam w Anglii i tańczyłam, to ona wróciła do Polski i w ogóle my nie miałyśmy kontaktu, bo nie byłyśmy jakieś bliskie koleżanki, tylko takie tangowe koleżanki. I teraz ja wchodzę tutaj od czapy na jakąś milongę i ona tutaj jest. Niedźwiedź mi tutaj szykuje, przepraszam, Grześ, takie siedzenie, że z przodu będzie na samochodzie i będę sobie lwy oglądać. Takie siodełko tu zrobić. Musi być z Afryki, tak? Tak. Kurde. No pięknie, teraz będę, już widzę jak ja będę nagrywać, gdzie teraz lampy miałam z przodu i jeszcze teraz będę miała ten patyk, no. Kurczę. No nie da się bluetoothem. Pięknie, centralnie po środku, pięknie będzie. Tutaj będzie koło na tym zawieszone. Panele tak jak były, teraz nie ma jak widać. A tutaj będzie pudło, jedno wielkie pudło na wszystkie rzeczy. Przedtem mieliśmy małe pudełka, ale jak już ostatnio pokazywałam po butach, to nie zdało egzaminu też z powodów praktycznych. Po prostu ciągle trzeba było coś szukać, to nie w tym pudełku, to w tamtym, a w siamtym. I takie przekładanie tych pudełek a spinanie razem było po prostu takie kłopotliwe. Szukają rurki. Nie, tu zrobimy dziurę? Nie. To i tamte co jubolty były do... Aha, miał być wtedy. A, no. Że chciałam nagrać, jak to wkładacie na górę. Akurat. To nieplanowane. Na styk. Nieplanowane wyszło. No. To niechcący wyszło. Na styk, zobacz. Nie jest na maksa, ale można sobie stworzyć masę. Tu jest punkt. Dobra, to ja wytłumaczę, bo chłopaki się zakłopotali i nie chcą nam tu opowiadać. Więc chodzi o to, że chcieliśmy dać to koło z przodu, bo po pierwsze nie ma go gdzie dać, a po drugie jak się da z przodu, to też jakby bardziej się zbilansuje tą wagę, prawda? To co jest z tyłu i z przodu, lepiej się rozłoży waga. Ale jednak to koło jest na tyle wysunięte do przodu, że to może, w trakcie jazdy, jak będzie pracowało, jest też ryzyko, na ile to będzie stabilne i się trzymało. To jeszcze bardziej do przodu? Tak, musimy... A jak to będzie z aerodynamiką? Tak, teraz jest lepiej? Tak. Bo opiera się na słupku. A, bo na słupku się opiera. No bo tam, tak, bo tutaj nie ma tego... ja go dalej nie widzę. Tutaj nic nie podpiera, prawda? Przyjdzie panel, to panele też jednak mają swoją wagę. Okej. Czyli musi być tak maksymalnie z przodu. Na czas remontu śpimy w namiocie, jak w normalnym namiocie. Postawiliśmy go tutaj na trawniku. Trochę się ciężko wchodzi, bo oczywiście nie mogliśmy rozłożyć przedsionka. Idę na grzyby. Taki mam mały. Dużo się nie spodziewam, ale coś powinno być tutaj w tym małym zagajniku. No, zaraz zobaczymy. O, długo wcale nie musiałam szukać, tylko weszłam. Popatrzcie, takie maluszki. Dwa, tu jest drugi. No, przepraszam. O. Piękny. My na te mówiliśmy zające. I drugi. Ten jeszcze ładniejszy. Rany tak dobrze się ukrywają, że na tego mało co nie nadepłam. Proszę bardzo. O. Te bardzo lubię. Smażone na masełku. Ruszyłam na grzyby bez Beli, a ona mnie znalazła. Tak. O. Dzień dobry. No jeny koty, oj tak, musimy się przywitać, nie wiem czy będzie widać, ale dostałam całuski. O jeny, dostałam całuski, tak, o. A dla tych, którzy uważają, że pies nie powinien lizać po buzi, to może powiem, że i nie powinien, ale wcale to nie jest niezdrowe. Podobno ludzie, którzy mają psy, są bardziej odporni na choroby. Tak więc uodparniamy się. A ile radości? Dobra. A my tutaj mamy kolejne. Poczekajcie, bo gdzie one są? O, tak się świetnie chowają. Poczekaj, Bela. O, proszę. Pięknie. I tu gdzieś jeszcze widziałam drugiego. O. O. Tak więc Micha się nazbiera. Efekt końcowy. Pełna miska. Trochę pajęczyny we włosach i kilka ukąszeń komara. Już tam cię kurwa nie było? Mam nowy punkt obserwacyjny. Przypierdolę i będzie punkt. A tutaj już mamy rusztowanie, stelaż na pudełko, które będzie tutaj na dachu za panelami. I w którym będziemy mieć wszystkie szpargały. A tutaj zostaną te metalowe pudełka, są zamontowane już z powrotem. No zapisz, bo na pewno nie zapamiętasz. Nie, to też można. Nie, otworzy się na tyle, że... Nie. Nie otworzy się tak samo. No, masz płaski zawias teraz. Miałbyś blokadę do środka. Dobrze, ale tak jak ja ci dałem. Tak się otworzą, jak ja będę chciał. Nie otworzą się więcej. Tak. No to tak. No, to tak można je. A tak mówię, jak był profil, to można... Nie ma co skracać, nie ma się co tutaj robić. Szkoda czasu. No, powiem wam, że ciężko nawet jest mi nagrywać i pokazywać wam wszystko, bo... Kurczę, wiecie, każdy, kto remontował, robił swój samochód, nie wiem, remont domu, to wie, że zawsze są jakieś komplikacje i rzeczy, które się nie spodziewałeś, które miały być super proste, okazuje się, że cholera jest coś nie tak. I teraz pół dnia się zeszło na głupim pudełku, słuchajcie, którym to miała być najprostsza robota. Zamówiliśmy blachy na wymiar, żeby były przycięte i facet miał zagiąć 10 mm. I co? Okazało się, że zagiął 12 mm z każdej strony i klapa się już nie zamyka, nie ma jak zamontować zawiasów. Niestety niedźwiedź musiał tutaj odciąć to jedno takie zagięcie. No takie nakładki zrobicie. I to będzie tutaj dalej. No, teraz... Ale tu nam wychodzi ty, ale to nam wychodzi na górę w tej chwili. To by też było, pasowało nam. Popatrzcie. Wiesz o co chodzi? Tam po prostu był problem, że był ten nit. Za dużo, bo popatrzcie, bo to wychodzi fajnie. Właśnie dostałam kolejny szok. Słuchajcie, Polska to nie jest kraj, gdzie można sobie tanio to auto zrobić. Same materiały na tą skrzynię na dach wyniosą nas ponad 1000 zł. Same materiały. Za czyszczenie wtrysków zapłaciliśmy 2400 za czyszczenie, bo nowe, no to wiadomo, w ogóle, po prostu głowa mała po prostu. Wszystko do przodu? No, ogólnie pchamy do przodu, no, tak. No. Pchamy do przodu. Dzisiaj wykonujemy boróweczki. Muffinki z borówkami domowymi. Te, które żeśmy same zbierały. Tak, proszę bardzo, tutaj wszystkie mamy tutaj produkty. Czyli co masz? Mąkę, jajka. Mąkę, jajka. Tutaj jest jeszcze soda, proszek do pieczenia, cukier, olej, mleczka troszkę i to wszystko mieszamy na puszyste ciasto. Ślinka już leci. Ślinka już leci, proszę bardzo. To tak ostatnio chyba jakoś inaczej robiłam, ale takie ciasto nie lubi być dużo mieszane. Co ty gadasz? Podobno. Tak? No, ale mi się wydaje, że będę miała za mało tego lejącego, za dużo mąki. Coś mi się już tak wydaje. Co, ty już w telewizji występuje i tak samo mówi jak ty? No. Tak. To już mniejsze przez to. Odchodzi. O, wypadła. No, piękna. Słuchaj. Poczekaj, dawaj ci nożyk. Skrój, no. I co, wychodzą? Wyskoczyła babcia. Ale wręcz ładne wyszły. To na to kłaść. Wręcz wyskoczyła, teraz trzeba i tamten następny. Nie, no rewelacja. Kawałek koszty. Oczywiście, że tak. Ja pierwsza. Za ciepłe. Ja pierwsza? Dobre. Dobre. Dziękuję. Proszę bardzo. Obiadu nie jem. Babcia krzyczy. Nie, krzyczy, babcia krzyczy, babcia krzyczy. Babcia Zosia. Zosia, nie babcia. Babcia Zosia. Nie róbcie już. Już dość z babciami. Wnuków Zosia. Mówię do mnie babcia. Ja wam zaraz powiem. Mówię. No, ale dobra. Pani Zosia bardzo się denerwuje. Jak mówi się do niej pani Zosiu? Babciu Zosiu? Nie. Mów mi Zosia. Stój. Też to bym potrafiła. My tu kurs przechodzimy kopania ziemniaków. Tutaj ten rządek. Chciałyśmy pomóc, ale Zosia mówi, że nie umiemy. Nie umiecie, tylko co ja będę? Bo byście pokaleczyły. O. W środek, a potem na pół. Już? Jeszcze jeden. Już teraz. I przynajmniej mam bez chemii. Ale chociaż mogę ponieść wiaderko. Buraczki, pora, kapusta, dynia. Tutaj cukinia. Ta będzie na nasionka. O, tam jeszcze rosną. Tutaj dynie. No. Pomidorki dojrzewają. Fajnie tak mieć ogródek przy domu. Wszystko rośnie. Seler, marchewka. Tam dalej jest czerwona kapusta. Według życzenia cebulka. No na to na pewno nas nie stać. No, cebula najtańsza. Ania, chcesz pudelek usłuć? Dobra, trzymaj. A, ty podkleiłeś się, kupasz pić. No to? Czekaj, 10 minut. Co? Straszne nudy, nie? Ten remont. Nie jestem w stanie. No, miał być koniec, ale jak się okazuje 10 dni to za mało, żeby zrobić wszystko, co w tym złomku było zaplanowane. A to i tak nie wszystko, co my mamy zamiar przerobić, bo to jakby taka jedna część, taka bardziej mechaniczna. No ale no cóż, czasem nie podspieszy, nie da rady, tak więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dostaliśmy zaproszenie na grilla. O matko, no nie, no muszę nagrać, patrzcie jaki stół, jak na wesele po prostu. I to jest grill. No właśnie, ja też tak przyszłam, mówię i... Wow, cuda, cudeńka po prostu. Ślinka leci.